Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, oświadczenie kieruję do Ministra Zdrowia, pana Adama Niedzielskiego. Szanowny Panie Ministrze, w związku z napływającymi do mojego biura senatorskiego informacjami dotyczącymi braku dostępności leku Tegretol CR200 w aptekach w całej Polsce, proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 11 marca ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia dotyczące wykazu produktów, które są zagrożone brakiem dostępności na terenie Polski. Z tej listy został usunięty lek Tegretol CR200. Podano także informację, iż do końca marca, początku kwietnia powinien być on dostępny. Niestety teraz, na początku września, lek jest niedostępny właściwie we wszystkich aptekach w Polsce, a pacjenci pozbawieni się są możliwości skutecznego leczenia. Zamiennik tego leku zawierający tę samą substancję czynną w analogicznej dawce jest lekiem o przedłużonym uwalnianiu, w przeciwieństwie do leku Tegretol, który ma zmodyfikowane uwalnianie. Poza tym zmiany leków przy terapii padaczki z jednego preparatu na drugi są obciążone jednak pewnym ryzykiem dla pacjenta i nie powinny być nadużywane. Lek Tegretol jest lekiem stosowanym nie tylko w padaczce, ale także w przypadku idiopatycznego nerwobólu nerwu trójdzielnego oraz nerwobólu nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego, a także na przykład w idiopatycznym nerwu językowo-gardłowego. Stosuje się go także w zespole maniakalnym oraz w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej. W związku z tym bardzo szerokie grono pacjentów zostało pozbawione skutecznej metody leczenia. Uprzejmie proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani senatorze.